W ostatnim odcinku tej serii powiem kilka zdań o wyjątkowej dziedzinie matematyki, która przenika niemal każdy element naszego życia. Gdzie tylko się obrócimy, mamy z nią do czynienia, często nawet o tym nie wiedząc. Jej zastosowanie ma ogromny zasięg. Od wielkich procesów, dzięki którym funkcjonuje nasz świat, poprzez istotne dla naszego zdrowia badania kliniczne, czy różne analizy marketingowe, po nasze codzienne zajęcia domowe. Ale te przykłady to oczywiście tylko kropla w morzu. Statystyka, bo o niej mowa, ze względu na swoją ogromną pożyteczność i praktyczność jest dziedziną matematyki obecnie najpowszechniej używaną przez niematematyków. Dzięki niej można wyciągać przenajróżniejsze, często daleko idące wnioski, pomagające nam robić postępy w wielu dziedzinach nauki i życia. Z drugiej strony są osoby, które twierdzą, że statystyka to jedno wielkie kłamstwo służące tylko do ogłupiania ludzi i manipulowania nimi. Jak jest naprawdę? Spróbuję co nieco rozjaśnić w dalszej części. Ale bez względu na to, jaka jest prawda, musimy wiedzieć jedno. Codzienne, życiowe zastosowania statystyki są tak rozległe i tak powszechne, że wielu matematyków zaczyna zastanawiać się, czy statystyka jest nadal dziedziną matematyki, czy może już odrębną dziedziną nauki. Ponoć ktoś znany powiedział kiedyś, że są trzy rodzaje kłamstw. Zwykłe kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki. Czy statystyka rzeczywiście kłamie? Nie. Statystyka jako dziedzina nauki jest bardzo precyzyjna. Jak 2 plus 2 równa się 4. I do badań stosuje bardzo wyrafinowane i sprawdzone narzędzia matematyczne. Kilka z nich wymienię na końcu. Prawidłowe wykorzystanie statystyki gwarantuje prawidłowe rezultaty i właściwe wnioski. Skąd więc bierze się ta zła opinia statystyki? No, powodów jest kilka, ale ja wymienię dwa, które według mnie są najistotniejsze. Po pierwsze, ludzie często nazywają statystyką coś, co nią nie jest. Znana anegdota mówi o tym, że gdy idę na spacer ze swoim psem, to średnio każdy z nas ma trzy nogi. No i wydawałoby się to zgodne z tym, co z nauki szkolnej wiemy o średniej arytmetycznej, a co za tym idzie właściwe ze statystycznego punktu widzenia. No ale właśnie nie jest to właściwe ze statystycznego punktu widzenia. Dlaczego? No bo statystyka nie zajmuje się porównywaniem rzeczy i spraw, które mają się do siebie jak przysłowiowa pięść do oka. Mało tego, statystyka nie zajmuje się również sprawami jednostkowymi czy małolicznymi. Statystyka opisuje zjawiska zachodzące w dużych i jednorodnych grupach liczących setki, tysiące, a nawet miliony elementów, a nie dwa czy trzy. Zdarza się, że badania powszechnie używane za statystyczne mają ze statystyką tyle wspólnego, co muzyka Zenka Martyniuka z muzyką Metaliki. No oczywiście przy całym szacunku dla obydwu wykonawców. Typową statystyką nie są bardzo często różnego rodzaju rankingi, na przykład szkół, firm czy państw. Trzeba też przyznać, że daleko do prawdziwej statystyki wielu sondażom, badaniom opinii publicznej, czy notowaniom partii politycznych. Po drugie, manipulacje związane z prawdziwą statystyką powstają często poprzez podawanie suchych wyników bez dodania do nich istotnego komentarza lub punktu odniesienia. Przykład. Przez wiele lat robiłem analizy wyników egzaminów gimnazjalnych na potrzeby szkoły oraz organu prowadzącego szkołę. No i przyznam szczerze, że strasznie drażniła mnie sytuacja, gdy na przykład w jednym roku wynik szkoły był, powiedzmy, na poziomie 60%, a w kolejnym roku był na poziomie 50%. No i oczywiście pierwszy wniosek, jaki padał, to to, że szkoła obniżyła poziom.
I nie dało się niektórym wytłumaczyć, że nie można tak po prostu porównywać sobie suchych danych z różnych lat, bo to, czy szkoła wypadła dobrze czy źle w danym roku, zależy od porównania jej w tym konkretnym roku do ogółu innych szkół. Przykładowo, jeśli w pierwszym roku szkoła napisała na 60%, gdzie najsłabsze wyniki wynosiły 50%, a najlepsze 90%, zaś w drugim roku szkoła napisała na 50%, ale najgorsze wyniki wynosiły 10%, a najlepsze 60%, no to ja pytam, w którym roku wypadła rzeczywiście gorzej? No właśnie. Może się więc zdarzyć, że statystyka będzie przedmiotem manipulacji, ale to już nie jest wina samej statystyki i jej rzekomej kłamliwości, tylko wina samych manipulatorów, którzy często niedopowiadają różnych istotnych dla badania szczegółów. No cóż, to trochę jak z nożem. Większość ludzi używa go do czegoś pożytecznego, na przykład do ukrojenia sobie chleba, ale znajdą się również takie jednostki, które nóż wykorzystają do okaleczenia kogoś. No ale czy można przez to powiedzieć, że nóż jest złym narzędziem? Prawdziwa statystyka jest naprawdę cudownym i pożytecznym narzędziem. Jak głosi definicja, jest to nauka zajmująca się metodami pozyskiwania, prezentacji oraz analizy danych opisujących różne przedmioty i zjawiska. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Weźmy na przykład Facebooka, który zbiera i analizuje dane o nas dotyczące dosłownie wszystkiego. Ba, my często, świadomie lub nieświadomie, udostępniamy Facebookowi informacje o nas. No i nie pomoże tu żadne wstawienie na swojej ścianie wpisów typu nie zgadzam się na wykorzystywanie moich danych, zdjęć itd. Wszystko, co publikujesz, piszesz lub udostępniasz, Facebook wykorzysta. A do czego? Ano na przykład do tego, żeby skierować do ciebie określone reklamy, z których oczywiście oni mają olbrzymie pieniądze. Wiem trochę, jak to działa, bo sam często używam reklam na Facebooku. Powiedzmy, że chcę skierować swoją reklamę do rudych pań będących fankami Maryli Rodowicz, które są rozwódkami poniżej 30 lat, posiadającymi pitbulla i jedzącymi na śniadanie płatki owsiane. Wydaje się, że moje wymagania są z kosmosu, ale dla Facebooka nie ma najmniejszego problemu. Na podstawie swoich przebogatych i skrupulatnie zbieranych od nas danych statystycznych bardzo szybko znajdzie moją grupę docelową i wyświetli jej moją reklamę. W podobny sposób działa również Google i wielu innych gigantów internetowych. Inny przykład. Kupujesz paczkę chipsów. Czy wiesz, że ich skład został opracowany przy użyciu metod statystycznych tak, aby zwyczajnie nadawały się do spożycia? Mało tego, ich smak, kształt, cena, a nawet wygląd opakowania są najczęściej odpowiedzią na nasze, czyli klientów, wymagania i oczekiwania, które oczywiście też były badane przy użyciu statystyki. Położenie chipsów na półce również jest dobrane statystycznie. No oczywiście chodzi o to, aby jak najlepiej się sprzedawało. Swoją drogą ciekawe, czemu zazwyczaj znajdują się gdzieś w pobliżu półek z piwem. Wierz mi, że różne szczegółowe przykłady stosowania statystyki w świecie nas otaczającym można by wymieniać nie tylko godzinami, ale nawet dniami. Myślę, że przy odrobinie wysiłku sam jesteś w stanie dostrzec wiele takich przykładów dookoła siebie, dlatego nie będę się jakoś specjalnie nad nimi rozwodził. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka ogólnych obszarów zastosowań statystyki, jak na przykład analizy demograficzne, zarządzanie jakością, pomiar błędów w badaniach doświadczalnych, modelowanie procesów finansowych, analiza danych medycznych, badania rozwoju terytorialnego i wiele, wiele innych. Zwykły śmiertelnik może myśleć, że działania statystyki sprowadzają się jedynie do zastosowania znanych ze szkoły prostych obliczeń związanych ze średnią, medianą, modą czy rozstępem. Ale to nieprawda. Statystyka
często wykorzystuje dużo bardziej zaawansowane techniki, jak na przykład porządkowanie liniowe, analiza skupień, analiza czynnikowa, analiza korespondencji, drzewa klasyfikacyjne, algorytmy genetyczne i sieci neuronowe, modele regresji, metody Monte Carlo itd. Te kilka ostatnich zdań dla kogoś niebędącego w temacie mogło zabrzmieć groźnie i zupełnie niezrozumiale. I bardzo dobrze, bo chodzi mi o to, żeby uzmysłowić Ci, że prawdziwa statystyka to naprawdę poważna dziedzina nauki, a nie jakaś banalna manipulacja służąca ogłupianiu mas. Warto na zakończenie wspomnieć, że statystyka jako jedyna dziedzina matematyki ma swoją instytucję państwową. GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. GUS jako instytucja podległa premierowi zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. A o tym, jak ważną dziedziną naszego życia jest statystyka, niech świadczy fakt, że 9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej, upamiętniający pierwszy spis powszechny na ziemiach polskich, który przeprowadzony został w 1789 roku. Aha, a 20 października mamy jeszcze jedną imprezę statystyczną. Tego dnia obchodzimy bowiem Światowy Dzień Statystyki.